cześć, witajcie, z tej strony Piotrek i na was w kolejnym odcinku Ekipy Sześcianu. Ze mną dzisiaj Tomek. Jestem. I jest nasz gość specjalny, gamer spojrzyj Wojtek. Jestem, dzień dobry. Tak, my tak rodzinnie przed telewizorem oglądamy sobie nowy teledysk Raka. Tak, Raka. Nie pamiętam dokładnie jak to leci, chyba nawet nie chcę. Nie, też nie słuchałem jeszcze tego. Ja słuchałem, a mi się podoba. Ja słuchałem pierwszą minutę, znaczy teledysk jest cringy, tekst jest cringy, a melodia jest tak zawsze spoko, więc no. Tak. Aha, wy myśleliście, a ja zostałem, dobrze. Chodź, Wojtek jest wyposażony we wszystko, co jest mu potrzebne. I dzisiaj, drogi Wojtku, gdzie my idziemy? Bo ty to wiesz najlepiej. Idziemy do lodziarni. Tak, idziemy na lody. Czyli na Piotr do świata lodowego, więc tak. Piotruś musi nas pierw zaprowadzić gdzieś śnieg, bo panowie nie mają absolutnie żadnego śniegu. Tepamy się do elektrowni. Wojtek, ty masz te waypoint, więc do elektrowni. Naszego starego domku, tak. Elektrownia, dzień dobry. Tak. No czekajcie, ja muszę do was się tepnąć, bo ja nie mam tego już. O, mam mapę. A to jest tak... No, to jest tak kawałek daleko. Drogi. Tak. Ale to głównie dlatego, że Tomek... Piotrek! Co? Tepnijmy się do starego Minecrafta. Tak? Tam jest bliżej? No nie widzisz? A, no fakt, jest bliżej, dobra. Tak, stary Minecraft. Teleport. Dzień dobry. I teraz tak, tutaj na górę. Gdzie jest niby wasz stary Minecraft? On ma dziwny... Waypointy, no Tomek, no. Ja nie mam twoich, mam swoje. To jest stary Minecraft, to jest ten, gdzie brałeś... Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję. Tomek, tylko że ja cię... O, widzę cię. To jest stary Minecraft. Stary Minecraft. No to jest ten beta. Old Minecraft. Wy też to macie, tego starego Minecrafta? Tego starego Minecrafta. No bo to jest biom taki jak ten podstawowy, taki ten beta. Faktycznie. No, on jest fajny i właśnie ja stąd brałem liście, bo są takie jaskrawo mocno zielone, takie jarzeniowe wręcz. Ten jak popędził w ogóle, ten nie pędź, bo nam serwy wywali, no. Tak wywali, no. Czemu mi to nie działa? Co? A, normal. Okej, dobra, dobra już. Bo miałeś na off pewnie. O, nie działa mi teraz ten. Ile tego śniegu potrzebujemy? No, żeby zrobić portal, bo to portal robisz tak samo jak ten netherowy. Aha, no dobra, okej. Okay. Ale, to ja nie wiem, czy nie łatwiej byłoby po prostu trochę zebrać i wrócić i zrobić bałwana i byś miał tyle śniegu, że... Można. A to u nas? No zagrodę się mu zrobi. A, to zagrodę się zrobi, okej. Okay. To jest jak nie będzie. Ewentualnie możemy zebrać w sumie, bo tu widzę, że z tego sporo, więc jak wszyscy pozbieramy, to... Dobra. No tak... Nie działa mi rozszczepiacz. Jak to ci nie działa raz ciebie? Zmieniłem przycisk i... Omek. A ty zmieniałeś sobie wcześniej przyciski? Nie. To weź sobie kliknij tam w opcjach, tam jest reset defaults czy jakoś tak. Ale ty... Wait. Ty nawet żeś przycisk myszki zmieniał? Nie, ale musiałem kliknąć ten. Nie, bo wyłączył chyba i... A, no. Oj, powiadomienia. O, już. Dobra, już działa. Dobrze. Dobra, ja mam. Okay. Wiecie co? Ja mam w sumie tyle, że. Ja mam. 4x16. No to wystarczy. 64. No ja mam 13 śniegu już, więc spokojnie. Dobra, to wracamy. Okej, okay, dobra, okay. To pod J i waypoint i jedziemy dom. To jest który? Dom ten jasnozielony, nie ten pod niebieskim. To jest żółty, Piotrek. To jest żółte? Dla mnie jest żółte. Dobrze, mam własne. No dobrze, okej. Okay. Ja sobie gram na Piotrka paczce, w sensie, no i wysłał mi całą i... Mam moje waypointy. Tak, dobrze, to w takim razie, ja muszę zrobić pierw... Chcesz śnieg? Shadowbara. Bardzo to czekajcie, ja zrobię taką prowizoryczną zagrodę dla bałwana. To jest nasz dzisiejszy magician. Ja nie wiem, co on robi, idę w ciemno, biorę w ciemno. O Jezu, ja to wrzuciłem tu, wait. Piotrek? Tak? No. Weź jakieś drzwi albo taką jakąś ale zagrodę, a czy ten... płotki? Kurtkę. A, okej. Okay. To nam... Ja sobie z kobla, a później my sobie to wyrobimy. Dobra. Tu, dobra, powiedzcie mi, gdzie wy chcecie portal? Tutaj. Może mam kapsa. Gdzie a tutaj? Czy nie? A tu nie wiem gdzie. Pytaj, gdzie chcemy portal? Gdzie chcemy portal? No. Portal możemy chcieć. A macie gdzieś portal do netheru coś? No właśnie nie. Naprawdę? Ja Tomek, myśmy byli w netherze? Byliśmy. Ja miałem w starym domu. Miałem w starym domu u siebie. No a tak, zniszczone. Tutaj gdzieś. No to macie gdzieś jakąś piwnicę czy coś, czy gdzieś ja na ziemi? Tylko, że tam są krzaczki. Ale to tam się znajdzie miejsce. Chodź do piwni. Dobra, chodź. Nie, to gdziekolwiek postaw na razie. Chodź do piwni, chodź do piwni. No tu jest fajnie. O tu. On miał mi przynieść rzeczy. Tu chcesz portal? No, czemu by nie? O gdzie tam? Dobrze. Piwnia. Trzymamy czarny rynek.
No to klient nasz pan. Się najwyżej go przedstawi, można go przedstawić potem. Znaczy można, no później zrobić sobie nowy, tylko nie wiem czy was zrespi tam, gdzie tamten, nie? Dobra. Tomek, ale to teraz tego bowana robimy? Wow. Czemu wy do mnie nie idziecie? Halo? Nie wiem, schodzimy. No chciałem zobaczyć jak on wygląda. Kamen, tylko... Ale co, bałwan? No. Jakbyś bałwana nie widział. No właśnie, no szybko, zabił się szybko na skarbę. A, no tak, no fakt, to prawda. Dobra, idę do was. Idę. Ja jestem za tobą. Byłem odstawić płotki. Nie mogę. Znowu? Co? No bo zrestartowałem sobie. Działa? A jeszcze nie odpa... O. O. No to któryś kliknie. No to nasz odważny. Tak jakbyś podpalał. Nie, no podpalał. Masz. Też tak jakbyś podpalał. Ja? No przecież u ciebie muszą widzieć. Uuuu, nice. Ej, nawet śnieg się do niego ten... To pchaj się. Aha, już jest tak. Czekajcie. Musicie... No. Poczekać. Tak. No dobra. I budzicie się, żeby serwera... O, nie wywaliło. Okej. Okay. Ale macie farta, ale macie farta. Jak ładnie! Ale macie farta. Jezus, jak głośno. Co to jest? Co to jest? To świeci, więc możesz sobie to zebrać. Ja to chcę. To my to mamy w mod... Aha. No. Aha! No. No, no dobra, czyli... Ale tak jak... jest zawsze przy generacji światów. Żeby tradycji stało się radość. No, to zaraz się widzimy. Dobra, jesteśmy z powrotem, już serwer działa. Słuchajcie, ja sobie zrobię waypointa oczywiście, to pod B. Zimowy portal. O. I dam kolor taki zimowy. O, safe. Dobra, okej, okay, mamy. I teraz tak, no... Gościu nasz, oprowadzaj nas. Bo ja nie wiem... Znaczy tak, ogólnie... What the heck? Czemu ja mam... Co tu jest? Ruszać? Znaczy, bo macie zbliżenie i umrę. No, no, John... Nie! Nie umrzesz. What the hell is that? Umrę. Nie wierzę. Oj. Co to ma być? O kurczę, jestem w tym. O, yep. Dobra, czekajcie. Ale dźwięki. Dobra. Okej. Okay. No, a, wam nie zostaje ten. Ja wam dobrze radzę włączyć sobie Keep Inventory True, jak jesteście w innych światach. No dobra. Mamy, bo twój grup tutaj jest to, i tam są wszystkie rzeczy. Mm-hmm. No to czekajcie, to ja wam włączę. Tylko musicie pamiętać, żeby to wyłączyć w razie czego. Dobra. Nie, ja tu potrzebuję sprinta jednak. A ja nie widzę w ogóle nic, bo jest ciemno. A, ja miałem włączyć sobie jasność. Jasność. Tak, włącz sobie. No much better, o, teraz no coś widzę. Ktoś miałeś rację. Mm-hmm. O, tu jest to świecące jeszcze, to ja to chcę. Tak, to możecie sobie pozbierać, bo to jest całkiem spoko jako po prostu latarnie, czy coś w tym stylu. Dekor taki. Tak, tylko teraz tak, musimy ogólnie tutaj znaleźć wioskę. Mhm. Wioskę. Dlatego, że tu są wioski z takimi typkami, którzy jak kopiecie się pod... A ła, co my tu? No znowu ten. Wajmi. O, okej, okay. Zginę. A ła! To są kopiecie, lodowe blazy. Nie będzie żadnego łuku, nic. One są na hito. No właśnie nie. Nie potrzebny nam był. My nie umiemy. No. A wy macie tego Goblin Tinkerera? What? A z jakiego jest moda? Zaraz sprawdzę. Goblin. No Goblin Tinkerer. Możliwe, że mamy. Znaczy mi się Goblin Tinkerer mi się kojarzy tylko jedynie z Terrarią. Ej, mam te iShardy czy jakoś tak. Why? Oj, oczywiście, że macie Tinker Construction, sorry. Tinker, a, to tak, to mamy, tak. Tak, Tinker to mamy. Construction. Czemu sobie nie zrobić jakichś fajnych rzeczy, zbroi, wszystkiego? Pyta się nas. Ty, co on tak naparza? Bo... Gdzie ty jesteś, Tomuś? Ej, John on Polas. Ma szczałę za szczałą. On po... nie wiem. Stoi za drzewem. O, cześć. Gdzie on jest? Tomek. Nie wiem, gdzie on Polas. Halo, Tomas. Tu. Cię nie... A tu! Bo tu ktoś jest. Dusz, ty pist! Oooo! Au! Frost powiem Archer. Tylko, powiem wam tak. To jest właśnie koleś, który jest teoretycznie w podziemiach. Aha. Tomek, ty widziałeś ten odcinek, więc... Tak. Oni tam tak naparzają strzałami. A, zabiłem go! Dobrze, a, ale oni tak naparzają strzałami, że jest bardzo trudno zdobyć właśnie te płatki śniegu, które są nam potrzebne. A no tak, także... bo Wojtek nam tutaj mówił o dungeonach, o różnych innych szperach, bajerach. Musimy znaleźć dungeon i w dungeon. Skrzynkach poznajdywać płatki śniegu, które są tutaj walutą. Tak. Okej. Okay. Zresztą zaraz jak znajdziemy... To tu. Dzień dobry. Zresztą zaraz jak znajdziemy wioskę, to zobaczycie, co mi chodzi. Zaraz mnie zestrzeli jak nic. Au. Boże, jedyny. Wiesz,
zbugowały się strzały i masz je wysoko nad sobą. Aha. Tak, nad cztery głowy nad sobą są. Widzisz to? Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, ale chodźmy tą wioskę szukać. Idziemy, no. Dobra, czasu. Musimy znaleźć wioskę. Tutaj pochodnie nam się też przydadzą. Mm. Tu jest w ogóle dzień? Nie, właśnie tu dnia nie ma. Co? Tu mam pochodnie, chcesz? I ja... Pięknie, o nie, mnie woła. Tu jest kolejny ten, uważajcie. Dobra. To jest jakiś biały rabit. No nie wierzę, czemu za mój tyłek się bierzesz. Idź stąd. On jest przyjazny, ten biały rabit. Nie jest przyjazny. Nie wiem. Nie. On się tak, sfokusował na ciebie. Zaraz zginę. Znowu? Rabity! Który macie odcinek ekipy? O Boże, żeby nie skłamać, chyba... 17, 18? I nie macie lepszych rzeczy? No. Nie. My się skupiamy tutaj głównie... Znaczy Tomek się skupiał głównie na mechanizmach, ja na budowlach. Musimy sobie porobić lepsze. Oj, panowie, musicie, bo tu już w nie, każdym innym światów nie umrę. Nie umrzesz, obroniłem cię. Masz jedzonko? Jezus, jeszcze slime. O, jest domek. U, jak tu ładnie. O, rabbit idzie. Taki. O. Jest. O, są w środku. Dzień dobry. I trzeba znaleźć. Tu jest domek. Gdzie są drzwi? Tu. I can see. Stary, zostaw ty mnie. Dzień dobry! Jakie oni dobre. I teraz właśnie Merchant. Z nimi będziesz gadać, to masz właśnie, możesz na przykład za płatki śniegu kupić sobie na przykład czapkę Mikołaja, albo coś w tym stylu, możesz kupić Eggnoka, bo to jest taki świąteczny świat. Tak samo jak na przykład za jedne snowflake'i możesz kupić 16 lampek choinkowych w różnych kolorach, jakie sobie tylko chcesz wybrać, nie? Ewentualnie na przykład present boxa, czy jakieś inne Tomek. Rzeczy. To jest bardziej taki świat, wiecie. A tutaj u tego niebieskiego Tomek, macie... Tomek, nie bij go! Robicie. Tomek. Ja mu podłogę biorę, nie pasowało mu, tutaj nam się bardziej przydał. U tego niebieskiego to... możecie sobie Mek. Kupić... U pana niebieskiego tak. Możecie sobie kupić na przykład wzmocnienie broni. Zresztą zobaczcie sobie sami. Przepraszam. Wy... Nie wierzę. No bo co mnie uderzył, no. Ja jesteś normalny. Trudno. Nie wiedziałem o tym. Nie wiedziałem o tym. Czy było złożone swój serduszek? Oj, dojdziesz tutaj. Fractal Cannon. Ja zawsze dochodzę. Fajne. Próbujesz znaleźć ten? No, tylko przydałyby się te. Pochodnie. No. Tomek, ja weź mam. Tą pochodnię. No to weź. Nie, ja mam ze sobą. No to dobrze. Będziesz oświetlać tutaj? Nie, przywalę cię z niej. Fast. Ja pamiętam, że my mieliśmy śmiesznie z Maćkiem na modnych, bo... Aha. Zrespiliśmy portal i szukaliśmy chyba, z, nie wiem, z 15 czy z 20 minut, po czym okazało się, że jedno z tych było koło portalu. No super. Ale powiem wam tak, najłatwiej jest to znaleźć, zważywszy, że wy macie minimapę, no. To zobaczyć skupisko, gdzie jest najwięcej porków, po prostu. Aha. Bo one się tam spalnią wtedy. I one wtedy, tak, one są, tam jest taki dungeon, trzeba go dokładnie obejść z każdej strony. Trzeba się zobaczyć, gdzie są. Zniknęło. Tylko, że ja naprawdę uprzedzam, że tam jest taka kaszana, że jak wejdziesz, to tam stoi czterech tych, co strzelają i wszyscy w ciebie naparzają. O, masakra. Więc... Mamy za słabe rzeczy. No macie za słabe, niestety. Także w razie czego w przyszłości możecie się udać ewentualnie. No się zgłosimy do ciebie, po prostu. To najwyżej jak... Znaczy, no... Raczej jestem w 100% pewien, że nam się nie uda tego ogarnąć. W sensie... Można by jeszcze spróbować zrobić Eden, ale chyba nie macie wszystkich... Nie, wy nie macie tych niebieskich kryształów chyba. A jak one się nazywają? To ci może powiem? Zaraz ci powiem. Czekaj, pokopię w tym czasie. To się nazywa, Piotruś, Corrupted Stone. No to nie. Czekaj. Wezmę na fasta. Takie niebieskie wyglądają jak diamenty, tylko takie ciemno niebieskie. To nie, my tego nie mamy. Nie. Boże, co to wybucha. My nie mamy tak wielu rzeczy, a to można gdzie znaleźć? Tak normalnie w normalnym świecie? Znaczy to chyba pada z jakichś mobków, więc prawda jest taka, że musicie bić wszystko, jak aha, leci. Rozumiem. No. O Jezu, ja się już do bedrocka dokopałem. O, ja też. Czyli dobra, to kopiemy. Nie. Poczekajcie. Poczekajcie, bo tutaj... Tu gdzieś jest duże skupowisko potworów. Skupowisko? No dobra, to ja... O, dzień dobry. Ja pokopię w tę stronę w takim razie. Jak patrzycie na minimapę, to patrzcie, gdzie jest ich najwięcej. I aż dokopiecie się do takiej jakby lodowej cegły. Okej.
Czekajcie, tutaj teoretycznie może... To. Rozświetlasz? Wiecie, ja tu słyszę... No? Chyba... O, jak to jest ładne, ten blok. Jaki? Ten co kopiemy teraz. Jak go widać. Jak kopiecie? No Frozen ten, co stąd. Ty. Aha, dobra. Wiecie, bo ja tutaj jestem i słyszę jakby zombiaki, więc... Ja też słyszę zombiaczki. Te, one no, są nad nami. Gdzieś koło nad mnie, nami nie? Czy pod? Nie wiem. Tutaj są. Ja cię widzę. Nie. Nie, bo to musi być taka cegła. Nie, one są wyżej. Wyżej? Wydaje, że są właśnie wyżej. No dobra, to ja kopię schodki w górę w takim razie. Znaczy no mówię, musicie patrzeć na... Oj, słyszę ich bardzo. No tak, to dobra. Musi to gdzieś tu być. To gdzieś tutaj... Widzę, mam. Masz? Znaczy nie wiem co to jest, Tomek weź mnie tu rozświetl. Tak, to jest... Nie wiem co to jest, takie niebieskie. Okay, poczekaj. Ice Stone. Kapień... No Ice Stone. Tak, tak są. Tam są. Dzień dobry. To nie ja. Dzień dobry, to Wojtek tym razem. Nie, to nie jest to. Chodź. Tego nie skopiemy w ogóle. To tak, jest Wojtek. To. Tego tak. Nie skopiemy. Jak tu głośno. Wiem, że nie skopiecie, dlatego tutaj co problem polega wejście? Teraz na tym... Nie, Piotrek, wyżej. No. Tak, żebyś był na poziomie tego niebieskiego. O, i teraz trzeba obkopywać to dookoła, dopóki nie znajdziecie wejścia. Okej, okay, czaję. Tomuś, to chodź, ty za nami rozświetlaj. Aha, dobra, no znalazłem. Znalazłeś wejście? Tylko... Tomuś, to chodź, potrzebny nam jesteś. No czekaj, właśnie, bo się zgubiłem. Problem jest taki, Piotrek, że... My tam nie niż tego, bo tam... No, gdzie tu jest katastrofa. Nie ugramy nic. Nie ugramy, to ja jestem tego pewny. No dobra. Halo, nie wyjdzie no tam właśnie. Też. Aha, tu jest. No tu! Tutaj. Rozświetl. O. No, Picza! Właśnie, Piotrek. Zabiłem go. No, to jest właśnie ten problem tego. Zabiłeś go? Tak, ale on też się naparza, to fakt, to jest no problem. No to wiem. Będzie problem. Ojejejej. To może... Ja proponuję, może wyjdźmy stąd na razie. I ty nam powiesz, po prostu poradzisz, co my mamy zrobić. Znaczy tak, na pewno... Czekaj, chociaż może się udać. Możemy spróbować, najpierw giniemy. Ja już mam 400 duszkę. Właśnie to jest z nimi największy problem. Te Franco! One biją jak popierdzielone. Ej, dobra, trzeba się regenerować po prostu. Zginął. Dobra. A ten dungeon jest duży czy jest mały? On jest malutki, Piotrek, jest ale... Ale niestety... Mam płatki chyba. Nie, Piotrek, na pewno nie masz płatki. Nie zostawaj tego, a jest szardy mamy. A tam, to nie ja. O, zginął. To ty! Nie, to nie ja. No przecież byłeś w środku i wyszedłeś. Ale to już było otwarte. Bo... No, Tomek! Przepraszam! No ty ja sobie jaja robisz. Ty sobie żartujesz, Tomek, chyba. Aaaa, jak tu jest dużo! No nie wierzę. A to klasyk traktuje? Ale, tak się ale, gości traktuje? Co ale, ty myślałeś, że to ja klasyk. Jestem? Uwierz mi, to jest klasyk, tak jak Tomek tutaj zabija. Bo dołączysz. Ja już nieraz dołączyłem, zobacz, ja mam śmierci. Połowa ja jest myślałem, ponad że tam jest potwór, więc przepraszam bardzo. Super, sympatycznie. Zobaczył się. Jak to jest? Ubrałeś się tak. Sympatycznie. O, zbadżył się, ciekawe gdzie. No zbadżył się, bo on się tak pojawia i niknie. Znaczy, ja wam powiem tak, jeżeli chodzi o broń... Boże, co to było? To ja! Tak. Co to? Ja wam powiem... Ała. Słuchajcie, ja wam powiem tak, jeżeli chodzi o broń i o wszystko... O! No to serwer. Powiem po przerwie. Po przerwie! Zaraz. Dobra, jesteśmy po kolejnej przerwie. Tutaj Wojtek widzę, próbuje coś zdziałać, a... Ale na marne chyba. Znaczy, ich właśnie problem, dużo. Mówię, problem, jest bardzo duży problem taki, że wy nie macie lepszych chestów, bo teoretycznie są lepsze chesty nawet od diamentowych, z tych rud, które macie. Ja nie pamiętam, z które my mieliśmy konkretne. Znaczy, ja proponuję, ała! No gdzie mi podchodzisz pod kilo? Niestety problem jest rozwalimy. Też taki, że tych bloków się nie da zniszczyć, nie? Mhm. A to ewentualnie można by także... zrobić tak, że wrócimy do domu, zrobimy sobie zbroję, a najwyżej, nie wiem, w jakimś tam którym odcinku tutaj wrócimy. Bo nie ukrywam, że lepsze zbroje by nam się przydały. No na pewno, patrzcie, tu jest strzał. No właśnie, wiem. No dobra. Jep!
Piotrek. Nie wiedziałem, że akurat tamten klocek zbijesz. Ała! Nie wierzę. Oni się tam sami tłuką, widzę. No. Tak, bo ich jest tam mega dużo. Może się wybiją. Znaczy, wiesz co, to nawet nie chodzi o to, że ich jest mega dużo. Tylko to tak po prostu słychać, wiesz? Aha. A tych strzałów, bo one, Boże, ja się czuję, bo one jak strasznie nie wiem. Szybko właśnie strzelają. Znaczy, powiem wam, no trochę ich tam... Poczekajcie. Tam jest spawner. Myślisz? Dobra, ryzyk. Jesteśmy bliżej niż dalej. Tak. Dobra, nie ma jednego spawnera. Au, au, nie podejdę, ała. Au. Widzę, stoi tam, się japi. Ała. Nie, jest wiecie co? Spawner? Czekajcie, ja już go zniszczyłem. Wiecie co, trzeba zrobić trochę inaczej. To dawaj na YOLO, lecimy we trójkę. A co? Mamy, nie mamy nic stracenia. Może sami sobie... się obijemy. Zrobimy sobie takie o. A bynajmniej ja was. Au. No i teraz można go... jakoś zdziabać. Bo one, z tego co wiem, one chyba nie podchodzą do ludzi. Tu by się pochodnia przydała. Tomku. O. Boże, się wystraszyłem. Jezu. Nie, to musimy robić na takie, zasadzie... takich barykad. Tak. Dziad. Niech on się fokusuje na tobie, ja go dednę. On mnie dednie. Ale to wiecie, odstrzela jak patrzy, dobra. Nie? Wiem. Dobra. Teraz się zregenerujmy. O, no trochę by potrzeba, bo ja mam tylko półtora serduszka. A tam jest kolejny spawner. Tam są dwa spawnery. Czekajcie. O, faktycznie. Uważajcie na chwilę. Ja się odsuwam, bo ja naprawdę, ja sobie zregeneruję całe życie. Tak będzie najlepiej. Najwydajniej. Czekaj, bo ta lampa, którą tam bije. O, zrobimy tak. Nie, słuchajcie, to trzeba zrobić tą metodą właśnie takich bunkrów, że po prostu... kłaść te klocki tak, żebyśmy Boż, mogli przejść jak najbliżej. No. A to. On cię zabił. Myślałem, że ja. Obawiałem się tego, naprawdę szczerze się tego obawiałem z całego serduszka mego. Mhm. Nie chciałem zrobić takiej przykrości. No, no. Po takim odcinku. Rozwaliłem. Myślisz, że ktoś to uwierzy? Okej. Okay. Dwa. Dobra. I został. Ła. Został tylko ten jeden dziad chyba. On mnie killnie. To Piotrek, odsuń się. No, wracam, bo ja mam jedno serduszko. To posuń się, ja mam więcej. To właśnie. Posuń się i wchodzi. To jest drugi! O kuźwa, tu jest jeszcze po boku. Ej, jak tam jest biało od tych... No, strzał. Ty faktycznie... O ja pierkur. Czekajcie. Tam jest jedna osoba tylko? Nie, chyba dwie. Jak dobra, on nie ma, nie ma. Dobra. Koniec. Jej! No i macie skrzynki. Które puste. Są puste. Jak to nie... Ooo... Ale ja ją biorę. To kicha. No nie, to ja ją biorę, chcę ją bić. A ten mi wszedł. A nie, to z nich wypada Wojtek. A o. Czekajcie. A ile ja masz snowflake'ów? Na portalu. Ja dostałem jeden. A wiesz, że mam. A nie, no to weź sobie, weź. Co tam było ciekawego? No właśnie te skrzynki jak niszczysz, to z nich wypadają właśnie płatki śniegu. Nic więcej? Ale już ich nie ma, no. Nic więcej. To chodź, także... ja chcę zobaczyć jak wyglądają, poczekajcie, idę no, do was. No to zaraz pokażemy. To chodź. Okej, okay, jest. Bo właśnie chodzi o to, że trzeba jak najwięcej ich wykopać i wtedy właśnie masz możliwość, że wiesz. Bałwan! Idę. Gdzie to nie masz, bałwanu? Nie możesz się tepnąć? Jestem przy portalu. No to tepnij się do punktu śmierci. Do nas, no. A, no tak, Boże, fakt. Gień! Maszkaro! Nie umrzyj tam. Chciałbym. Tu chyba coś jeszcze będzie. Dobra. A faktycznie? Jestem. Dzień dobry! Okej. Okay. Dobry. Ale są na górze, Tomek, chyba. Oho! Na górze macie jeszcze jeden. Gdzieś ty tak to znalazł? Jest, widać. Tak jest podłoga. Ano. Boże, nie bij mnie. Kto to? No ty! Nie, ktoś mnie uderzył. No, ty, nie, ja siebie nie. Siebie nawzajem żeśmy uderzyli, no taka jest prawda. Wlazłeś mi pod moje koła. A ja do tego może pójdźmy już następnym razem, co?
czekaj. Czemu? No chodź, zabawa. Tak? Trochę finezji, kurde, no to... zaspokojny jest. Znaczy, nie, jak z czasem jest... stoimy, mi powiedzcie. Mamy około 25 minut. Mhm. To nikt nie pogardzi, jak zrobimy znaczy... jeszcze jeden. No możemy spróbować. Ewentualnie możemy po prostu wrócić się do domu i zrobić sobie zbroję. Ewentualnie, jak chcecie, to możemy pójść i na przykład kupicie sobie te lampki choinkowe, gdzie się postawić. O, to nie jest głupie. Bo chyba z tego, co pamiętam, to jest jedna... Jeden snowflake to jest chyba jedna lampka. Jedna lampka. Znaczy 16 lampek. Jedna lampka. O, tu jest wejście, jakby co. Dobra. Tylko mówię, najlepiej jakbyście ogarnęli sobie tego Tinkera i zważywszy, że nie macie orspawna. No tak. Porobić sobie po prostu dużo lepsze... Ich nie ma naspawnionych. Nie ma ich. To szybko. Jest jeden, au. O, światło. Światło, Tomek. A, ich poczekaj, biłem. Ciul. Jak to słychać w ogóle? Ja pierdolę. Ale oni się tam sami biją. Poczekajmy chwilę. Nie pomagaj, Tomek. Nie pomagaj. Zaraz. Zaraz. O Jezus, Dobra, okej. Okay. Dobra, Wojtek, to żeby było, zabij mnie też. Będzie porówno. Nie będę. Ale to powiem wam szczerze, że to jest jakaś masakra z tym waszym atomicznym czymś. No. Znaczy, że on mało bije? No bo czy? On, znaczy, no, dosyć mocno. Znaczy, nie wiem w sumie, bo myślę, że Tomek chyba miał mało życia też. No, nie, znaczy nie, to jest na dwa hity jesteś. Na dwa jesteś. Tak. Ała. Rozwaliłem spawner. Dobra. A z tej strony? Jest? No tutaj jeszcze? Też jest spawner. Na pewno są zawsze dwa. Już nie ma. Dobra. Jest tam na samym końcu. Jeden. Widzę. Ostatni. Nie, tu po środku. Dobra, leży. Dobra, okej. Okay. To teraz... To teraz serwer. Dobra, ale to słuchajcie, to jest dobry moment na zakończenie odcinka. Troszeczkę taki pulsatowy, ale trudno. Słuchajcie, jak co... to? No, a co, włączamy jeszcze raz? No już uruchamiam. A no dobra, no to słuchajcie, no to robimy cięcie. Już ostatnie dzisiaj. Boże, to strzałeś tak ten... Dobra, jesteśmy. Słuchajcie, zobaczymy tak, co jest w tych skrzynkach. Snowflake 1. No jak niszczysz skrzynkę, to wypada właśnie Snowflake jeden slot. Snowflake 1, tak, jeden tylko. Ojeju. Czy ktoś z was ma coś do jedzenia? Ja mam ziemniaczki, chcesz? To poproszę, dziękuję. Tomek, jak żyga, to niech żyga. Dobra, to co, wyzostajemy się na zewnątrz? Tak, ja myślę, że możemy wyjść i sobie, nie wiem, no bo macie cztery snowflake'i, więc taką dobrą sprawę na nic zbytnio nie stać. No, prawda jest taka, że ja jak chodzę, bo niestety muszę tam chodzić, bo mamy te światełka, nie? Aha. No. Więc jak teraz mam wszystko z Ultimate'a, znaczy z Ultimate'a. Może wykopmy się do góry mamy, po prostu. Mogę ale Piotrek, nie, bo tu, nie, bo tu masz od razu, jak wyjdziemy, to masz od razu tego, ten domek. Tak, fakt, to prawda, zapomniałem. No. Także wiesz, jak masz Ultimate, to tam tylko wchodzisz, bum, bum, bum i na ranie. No my nie mamy Ultimate'a niestety. A, nie, to nie tu. Tutaj? To tu. Tak. Boże, gdzie te zakomarki, tu. A, także no tutaj to nie kwestie... tu. To tu. Czemu ja zeszłem niżej? Czemu my schodzimy na... Aha, tu do góry. To tu, tak i tu. O. Halo, gdzie? Halo. Gdzie? Na górę? Tu. No, a Piotrek. Tu! Dobra, okej, ja poszedłem nie w tą stronę. Nie wiem. Jak można zabłądzić we własnych tunelach? No bo ciemno tu jak w pupczu. Komuś? Ja jestem za panem. Dobra, i teraz tak, tutaj trzeba... Może podsadźmy się, niech każdy się podsadzi po prostu. Wojtek, nie, jump. No to... Czekaj. Będzie już przekop, no bo... No dobra. To musisz... A, wiesz, myślałem, że na jednym klocku to... Nie, jest tak romantiko. No dobrze. No. I teraz możecie sobie u pana czerwonego bodajże chyba pan kupić czerwony. Właśnie za snowflake'i. Właśnie te. Jest no za jedno eggnog, to jest chyba ajerkoniak? Ja mam tak. Dwie, Piotrek, to trzymaj. Poczekaj, ale to weźcie sobie coś kup. Możemy kupić cukierki, peppermint. Moim zdaniem najbardziej opłacalne są te światełka, bo możesz je, wiecie, wszędzie gdzie się wrzucić, one dają bardzo... To są zielone, czerwone. Duże niebieskie światło chcę. Też. A jakie są jeszcze? Żółte. I purple. Purple nie, to po moim trupie.
Weźmy sobie niebieskie, totalnie chcę niebieskie. Ja bym tych panów wziął do domu, także nam pilnowali obozu. Nie da się. No i to teraz je postaw tutaj i pokaż, jak wyglądają. Bez pochodni oczywiście. Ej, ale to są inne niż ty, Wojtek, ty masz? Nie, to są te same. Nie, u was są żółte. No bo są różne kolory. Kolory sobie możesz wybrać. No ach co. Dzień dobry. Dobra, te możemy po drodze pozabijać, bo to też dają te szardy jakieś. Ale te szardy są chyba średnio potrzebne, wiecie? Aha, no to nie zbijam. To idźmy do portalu. Ja nie pamiętam, gdzie jest portal? W tę stronę, tutaj za mną. Chyba. Gin, masz korbę jakieś światło? Jest tutaj. Koło mnie. Ja nie mam. Ja zrobiłem ani... O nie, no i tam... Ja skosowałem sobie przez przypadek. Zamrozili mnie, zginę! Przynajmniej jesteś w domu. Wow, jak on napierdziela. No, jestem w mojej sypialni. Ja też zginę. Przymroziła mnie picza. Te lepsze rzeczy są wymagane. O, deszcz pada. Wybornie. Świetnie. No poczekajcie, to spotkamy się w domu. Naszym świecie. Dzień dobry. No to go wyłączcie. Jestem w naszym świecie. Już nie ma, już włączyłem. Ja zawsze wyłączam deszcz, bo to jest tragedia z FPS-ami. Wkurzający jest deszcz. Ja ten śnieg, albo dobra. Dzień dobry, NPC. Tutaj podłoga nam wybuchła. W ogóle jest boczek, chodź Wojtek, poznasz boczka. Jaki boczek? No chodź, zobacz, tu jest boczek. Nawet tutaj, patrz. O, jest boczek. O Boże. Boczek! Żurawinką. Nie. Ten akurat nie, inne tak. Pozdrawiam. O, możecie sobie to jako latarnię postawić na przykład. Bardziej wygląda jak jedna z tomkowych maszyn. Bo to daje duże światło. Ale nie powiem, całkiem ciekawe. Te bloki też są fajne. Fajny jest, a czekaj, da się je przerobić? Nie da się chiselem. Co mnie rzucasz? No co? Nie za dużo tego masz? Wypad. Jak dzieci, jak dzieci. To jest Tomek, no. W ogóle pocztę byś odebrał. Jak dzieci. Gdzie jesteś? Gdzie się opróżnić. Właśnie ja też pójdę. Dobra, do terminala. Bo wy tutaj z chestów... Tak na dobrą sprawę, czekajcie, ja wam powiem. Ej, a co to jest, Wojtek, to? Ja tym rzygłem. To. Liz Rod? A szczerze powiedziawszy, nie wiem, a skąd to padło? No nie wiem, teraz zauważyłem, że... Jest czegoś potworka. A, to przerabia na Bliss Powder, ale... Kryotum Dust. Nie mam zielonego pojęcia, co można z tego zrobić. Okej. Okay. Nie mam pojęcia. To jest granit, no nie, to ja tego nie chcę. No niestety. Ale powiem wam tak. No. Jeżeli chodzi o wasze chesty. No. Mój chest jest na miejscu. Czekajcie, tu jest real meat, jest rupi. Boże, my mieliśmy... Nie rób takich dziur! A czemu? Matko, bo tam się potem respią kałgany. Żeby teraz was nie skłamać. No. My mieliśmy chesty... Było połączenie kilku bloków, tylko znaczy, wiecie co, ja tego jakie teraz uważasz, nie widzę, żeby dla nas były dobre? Oprócz znaczy, tego spawna, to, co znaczy, ty robisz? To działa w ten sposób, możecie zrobić sobie na przykład zbroje z realmitu i one dają, jak macie założony cały set, to one dają wam 50% redukcji wszystkich obrażeń. Czekaj, muszę zobaczyć, jak się go robiło. Wyjazd mi stąd. Bo chyba u nas z Maćkiem na tych to chyba właśnie to był ten chest, który my mieliśmy jako pierwszy. I to był chyba właśnie jeden z takich lepszych. Z tego co pamiętam. To jest chyba realmit. To musicie mieć po prostu bloki realmitu. I właśnie macie 50%, nie? Aha, okej. Ale potem, kurczę, powiem wam, że... Okej, ja włączę później kopalnię, to nam to wykopię, to spokojnie. A my to mieliśmy w ogóle wcześniej, Tomek? Tak, mam je. A, to okej, dobra. O nie, tu jest Arlemit, Netherit. Z Netheritu ewentualnie też możecie, ale to są z Netheritowe bloki, więc to chyba musicie iść do Netheru. Co ty robisz? Netherit ore, tak. Spukam. I musicie mieć dodatkowo kamień filozoficzny do tego. Mamy. Więc... Oje. A macie. Tak, to mamy, tak. Mamy. Pamiętam, Tomek używał kiedyś. No. Nie wiem, po co, ale używał. Do zamiany wody w wino. O, w ogóle czy wy wiecie, to mnie uświadomiła Madzia, którą pozdrawiam serdecznie na koncercie, że jest rec winogronowy. Boże. Naprawdę? No, będę musiał obczaić.
Okej, okay, okej. Okay. No, ale no, no to byliśmy dzisiaj w lodowym świecie. Tak, i było fajnie, ale powiem wam naprawdę, że już dawno takiej przygody nie przeżyłem. Znaczy, powiem wam tak, jest bardzo dużo światów w Divine RPG, około 10 chyba. Więc no, będziecie mieli co robić. No, będziemy mieć kogo zapraszać też. Tak, dokładnie. Halo Tomek. Już halo idę. Tomek. No. Tylko ty nie siadaj. Nie, a nie, już możesz. Już możesz. Nie, bo ja nie, musiałem ustawić to na nowo sprint, więc nie siądę. Aha. A, no okej. Okay. No to chodź, to staniesz sobie tam z tyłu. Sieknij mnie jeszcze raz, to cię sieknę. Dobra, kończmy to. Dziękuję wam bardzo. Było widać, że to nie ja. Tak? A ruszyła mi się ręka? Nie wiem, bez ruszenia ręki nic nie czujesz? Nie widzę, bo mam inaczej. Teraz to byłeś ty. A teraz to znaczy Wojtek! Mówiłem Wojtek. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobało. Słuchajcie, to Wojtek jeszcze nieraz pewnie zagości na ekipę Szczepionek. Mam nadzieję w każdym razie. Zagości. No. Zobaczymy. O, zobaczymy. Był ze mną Tomuś. Byłem. Był ze mną Wojtek. Byłem. I czy ludzie chcą zobaczyć, jak Piotr ginie? Nie, nie chcą. Nie dotykaj go. Mam nadzieję... O, jedyny sprawiedliwy. Dzisiaj w komentarzach piszecie... lód piszecie. I możecie dać się emotkę lody, jak chcecie. I co? Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, do zobaczenia. A może to ja wymyślę? No to ty wymyśl, no. Kupa. No. No. Pa, pa. Pa.